Stres jest aktywną reakcją mobilizującą organizm ludzki do odpowiedzi na stawiane mu wymagania lub nieznaną mu sytuację. Nie da się uniknąć sytuacji stresowych, ale możemy pomóc naszemu organizmowi lepiej sobie z nimi radzić. Ponieważ pożywienie w istotny sposób wpływa na nasze samopoczucie i nasz sposób bycia, to warto jest zadbać o odpowiednie odżywianie. Pokarmy korzystnie działające i wspomagające organizm w radzeniu sobie ze stresem to awokado, banany, mięso indyka, ziemniaki, imbir, sałata, zielone warzywa liściaste, pełnoziarniste pieczywo i makarony z mąki razowej, kuskus, brązowy ryż, kasza jęczmienna, ciasteczka owsiane, kompoty, herbatka z rumianku, lukrecji i kozłka, tłuste ryby, nierafinowany olej z orzecha włoskiego i olej z ogórecznika. Węglowodany bardzo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Podnosząc poziom serotoniny w mózgu, redukują napięcia wewnętrzne, uspokajają, ułatwiają uzyskanie stanu relaksacji, poprawiają koncentrację i jakość snu, zmniejszają uczucie głodu. Świeże warzywa i owoce są źródłem wielu bardzo wartościowych składników, które oczyszczają organizm i neutralizują wolne rodniki. Silny stres szczególnie wpływa na ubytek z organizmu witaminy C, B-kompleks oraz wapnia. Dlatego powinniśmy stale dostarczać organizmowi pokarmy bogate w te składniki. Kiedy odczuwamy stres, powinniśmy pić więcej wody. Żywność przetwarzana, do której możemy zaliczyć napoje gazowane, produkty z białej mąki, dania smażone, słodziki, żywność konserwowaną, obciąża nasz układ immunologiczny, sprawiając, że jesteśmy bardziej podatni na stres. Również istotne jest unikanie lub zmniejszenie spożycia metyloksantyny, czyli między innymi kofeiny. Metyloksantyny znajdują się w kawie, herbacie, czekoladzie i napojach z orzeszków kola. Owszem, metyloksantyna pobudza ośrodkowy układ nerwowy, sprawiając, że czujemy się rzeźcy, mniej podatni na zmęczenie, ale z drugiej strony wywołuje też niepożądane skutki w postaci bólu głowy, nerwowości, bezsenności, drażliwości. Aby zmniejszyć poziom stresu, należy jadać 3 główne posiłki dziennie, w tym pożywne i dobrze zbilansowane śniadanie. Pomiędzy nimi 2 przekąski. Należy zmniejszyć spożycie produktów o wysokim indeksie glikemicznym, czyli między innymi wysoko przetworzonych produktów zbożowych, takich jak na przykład drożdżówka, białe pieczywo, ryż biały oraz nasycony kwasów tłuszczowych i nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans, jak również wyeliminować z diety produkty, na które jesteśmy uczuleni.